Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w Wielkim Poście 2020 roku. Nie ma wątpliwości, że to jest i będzie na wiele lat dla nas pamiętny Wielki Post, bo przeżywamy szczególne doświadczenie, doświadczenie epidemii, doświadczenie pandemii, doświadczenie kwarantanny, doświadczenie paniki, strachu, którą obserwujemy u wielu ludzi i jest to doświadczenie globalne. W zasadzie cały świat żyje dzisiaj koronawirusem. Słowem, którego jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu nie znaliśmy i nie wiedzieliśmy, że będzie niosło ze sobą taki wielki ciężar. Wielki Post 2020 roku jest szczególny, bo jest to również czas, w którym biskupi, kapłani zachęcają nas do tego, żebyśmy przeżywali msze święte, przeżywali nasze spotkania z Bogiem, przede wszystkim w naszych domach rodzinnych. Żebyśmy ze względu na to, by nie rozprzestrzeniać wirusa, nie spotykali się z innymi ludźmi, byśmy nie opuszczali naszych domów i również by kwestię religijną przenieść tam, by rezygnować z mszy świętych niedzielnych, by rezygnować z rekolekcji. Ja miałem w tym Wielkim Poście kilka tur rekolekcji do dorosłych w różnych miejscach i kilka do młodzieży i wszystkie zostały odwołane. Dlatego postanowiliśmy przez telewizję, przez internet głosić rekolekcje. Zdecydowało wielu księży tak i faktycznie od tygodni już mamy przeróżne transmisje i mszy świętych, i rekolekcji, i dróg krzyżowych. Zapraszam Was do tych rekolekcji również, które tutaj z Górek, z naszego kościoła w Płocku, starego 800-letniego kościoła, będziemy głosić, będę głosić przez cały tydzień. Od dzisiaj, od niedzieli, przez cały tydzień zapraszam do tego, by takie rekolekcje przeżyć, by mimo, że nie siedzicie teraz w kościelnych ławkach, mimo, że wokół Was są ściany Waszych domów, Waszych mieszkań, żebyście spróbowali wytworzyć tam to, co jest potrzebne do przeżycia rekolekcji, czyli jakiś rodzaj pustyni, jakiś rodzaj wyciszenia. Na chwilę, na ile jest to możliwe, wyłączyć wszystko inne. Radio, czy to, co nas jakoś może rozpraszać, wyciszyć dźwięk w telefonie i spróbować te kilkanaście minut rozważań codziennie przeżyć w skupieniu, tak jak byłbyś w kościele, tak jakbyś był tutaj ze wspólnotą wiernych. Wyobraź sobie, że razem z Tobą teraz te rekolekcje oglądają również inni. Również inni próbują się duchowo wczuć w to, że przeżywamy czas świętych rekolekcji, więc nie jesteś w tym sam. Jesteśmy wspólnotą Kościoła, która działa i żyje mimo tego, że dzielą nas mury naszych domów. Mimo kwarantanny, mimo szalejącego wirusa, jesteśmy wspólnotą Kościoła. Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne nas nie przemogą. Nie przemoże więc nas tym bardziej wirus. Więc zapraszam, zachęcam do tego, żeby jak najpoważniej podejść do tych rekolekcji. Żeby swój własny dom, swoje mieszkanie w tym momencie potraktować jako kaplicę. Żeby przede wszystkim swoje serce wyciszyć i potraktować jako miejsce, w którym na pierwszym miejscu teraz jest Pan Bóg i Jego Słowo. Bo to, co ja będę mówił, to, co mówi rekolekcjonista w czasie rekolekcji, to tak naprawdę tylko początek, to tak naprawdę tylko preludium do tego, żebyś usłyszał, usłyszała w swoim sercu Pana Boga i żeby On mógł do Ciebie mówić swoje słowa. Spróbuję pociągnąć Was do tego, żebyśmy przez ten tydzień przeszli przez modlitwę Ojcze Nasz, żebyśmy przez tych 8 rekolekcyjnych nauk zastanowili się nad słowami, które dobrze znamy i które na co dzień wypowiadamy, żebyśmy spróbowali odkryć na nowo znaczenie wezwań modlitwy Ojcze Nasz. Myślę, że warto się nad nimi skupiać, ponieważ są to słowa, których nas nauczył sam Jezus Chrystus. Nie ma więc wątpliwości, że oprócz tego, że warto te słowa na co dzień odmawiać, warto również na co dzień, na nowo poznawać ich sens. Zanim do tego Ojcze Nasz dojdziemy, chciałbym dzisiaj w tej pierwszej nauce skupić się na zdaniu pochodzącym z dzisiejszej niedzielnej Ewangelii. Dziś bardzo długi fragment Ewangelii według świętego Jana opisuje nam spotkanie Pana Jezusa z człowiekiem niewidomym. Opisuje nam uzdrowienie tego niewidomego i reakcję na to różnych ludzi, również faryzeuszów. I chciałbym zwrócić w tym całym, bardzo długim zresztą fragmencie uwagę na jedno zdanie. Pan Jezus mówi,
przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Oczywiście doskonale wiemy, że Pan Jezus, mówiąc te słowa, nie zwraca się wyłącznie do ludzi niewidomych, że nie chodzi o tą ślepotę naszych fizycznych oczu, która faktycznie dotyka różnych ludzi, ślepota albo coraz słabsze widzenie. Wiadomo, że Pan Jezus chce nas otworzyć na coś więcej. Chce nam zwrócić uwagę na to, że w naszym życiu duchowym możemy widzieć albo być ślepymi ludźmi. Że nasze fizyczne oczy to nie wszystko. Że mamy jeszcze jakieś, można powiedzieć, duchowe oczy, które albo mamy otwarte na duchową rzeczywistość, albo niestety one są zamknięte i można powiedzieć, że jesteśmy ludźmi ślepymi. A ta ślepota inaczej może być nazwana kłamstwem. Ja wiele razy spotykam się z tym, kiedy spotykam ludzi, kiedy przychodzą ludzie porozmawiać, kiedy przychodzą ludzie, by się wyspowiadać, kiedy przychodzą, by zrzucić z siebie przeróżne ciężary. I tak często widzę wtedy ludzi, którzy żyją w kłamstwie, którzy są ślepi, którzy w pewien sposób nie widzą prawdy o sobie. Ile razy zdarzyło mi się spotkać ludzi właśnie w depresji, w dramacie, w kryzysie, ludzi, którzy pod wpływem różnych czynników, także zewnętrznych, doszli do momentu, w którym mówią: nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co mam zrobić. Proszę zobaczyć, że do samobójstwa prowadzi właśnie taka droga. Człowiek dochodzi do momentu, w którym uderza o ściany i nie wie, co ma dalej zrobić. Znam kilka takich sytuacji, znam kilka takich rodzin, w których ktoś sobie odebrał życie. I kiedy patrzy się z perspektywy na tą sytuację, kiedy patrzy się z boku, doskonale wszyscy wokół widzą, że samobójstwo było najgorszym możliwym rozwiązaniem. A jednak ten człowiek, który samobójstwo popełnił, myślał, że nie ma innego wyjścia. Wydawało mu się gdzieś w środku, że najlepszym rozwiązaniem jego dramatu, jego trudnej sytuacji jest samobójstwo. Proszę zobaczyć, ten człowiek uległ jakiemuś kłamstwu. Ten człowiek, możemy powiedzieć, myślał nieprawdę na swój temat, bo nigdy samobójstwo nie jest dobrym rozwiązaniem. Więc może się zdarzyć tak, że różne czynniki, które są dookoła nas, doprowadzą nas do ślepoty, doprowadzą nas do tego, że nie będziemy widzieć jasno. Czasem ludzie, którzy właśnie przez różne stresy, przez różne traumy, doświadczenia, które ich spotykają, mówią, że czują się jak we mgle, że nie widzą, co się wokół nich dzieje, że nie potrafią znaleźć drogi wyjścia ze swojej sytuacji. Może właśnie ty jesteś w takiej sytuacji. Bo dotyczy to przeróżnych dziedzin naszego życia. Dotyczy to przede wszystkim życia duchowego i wiele osób mówi o tym, że przeżywa ciemność w życiu duchowym, że przeżywa taką duchową ślepotę, że nie wie, jak się modlić, że nie ma jakiegoś takiego wewnętrznego, naturalnego, by się wydawało, głosu, który tą osobę do wiary ciągnie, który jej pokazuje, w jaki sposób w tej wierze iść. Ciemność duchowa. Można taką ciemność przeżywać w relacji, taką ślepotę w relacji małżeńskiej. Jak często małżonkowie przestają widzieć miłość, która jest między nimi. Jak często zaczynają wątpić i mówić: nie ma, ja nie widzę tej miłości, ja już Cię nie kocham. Albo mam wrażenie, że Ty mnie nie kochasz. Ślepota, jakiś rodzaj ślepoty sprawia, że człowiek zaczyna się wycofywać z miłości, którą przyrzekał na całe życie. Może to dotyczyć życia zawodowego, może to dotyczyć różnych dziedzin naszej pracy, naszego powołania, kiedy mówię sobie: nie widzę sensu, kiedy mówię sobie: straciłem cel, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Jestem w jakiś sposób ślepy, zaślepiony. Mój duchowy wzrok przestał działać tak, jak działać powinien. Proszę zobaczyć, taką sytuację może również wywołać to, co się teraz dzieje. Bo przecież panika jest jakimś rodzajem ślepoty. Bo przecież panika powoduje, że człowiek działa bezmyślnie, tak jakby nie widział tego, co się dzieje. Bo przecież panika odbiera możliwość racjonalnego myślenia i racjonalnego podejmowania decyzji.
Więc jeśli ulegniemy takiej panice, to w pewien sposób będziemy ślepi. To w pewien sposób stracimy właśnie możliwość korzystania z tego, co dają nam oczy, nie tylko ciała, ale te oczy duchowe, jakiejś obserwacji i wyciągania wniosków. I pierwszym błędnym wnioskiem, który wyciągamy wtedy, kiedy przychodzi trudna sytuacja, wtedy, kiedy jesteśmy zagrożeni, czy to epidemią, czy wojną, czy jakimś kataklizmem, bardzo często przychodzi strach przed śmiercią. Bardzo często wtedy zaczynamy się nad tym zastanawiać, co będzie, jak umrę. Co się ze mną stanie, jak nie daj Boże nadarzy się taka sytuacja, że to mnie właśnie dotknie ta choroba, że to mnie dotknie ta epidemia i ja znajdę się na skraju życia. I ten strach przed śmiercią powoduje panikę i to, że podejmujemy nieracjonalne decyzje. I chciałbym w tym pierwszym dniu naszych rekolekcyjnych zamyśleń, zanim dojdę do słów modlitwy Ojcze Nasz, chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o tym, że nie mamy się czego bać, że jako ludzie wierzący nie mamy nikogo, kto by mógł nam zaszkodzić, bo najsilniejszy ze wszystkich jest Bóg. Nie ma nikogo silniejszego od Jezusa Chrystusa, nie ma nikogo mocniejszego od Niego, więc jeśli jesteśmy Jego ludem, jeśli jesteśmy Jego dziećmi, jeśli jesteśmy Jego przyjaciółmi, nie musimy się bać ani wojny, ani wirusa, ani żadnej choroby, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Warto modlić się o to, żeby spadły z nas łuski, z naszych oczu, żebyśmy zobaczyli świat w trochę inny sposób, żebyśmy otrząsnęli się z tej też nagonki, która jest wokół nas, bo i w internecie, i w telewizji ciągle czytamy nowe wiadomości, ciągle słyszymy o kolejnych zachorowaniach, o śmierciach, o tym, jak się ten wirus rozprzestrzenia i możemy spanikować. Ale dlaczego? Człowiek wierzący nie panikuje. Człowiek wierzący nie ma powodu do strachu, bo Bóg jest z nami. I warto swoje oczy otworzyć na tą duchową stronę życia. Warto swoje duchowe oczy otworzyć, warto przyjść do Jezusa jak ten niewidomy dzisiaj i pozwolić, żeby Jezus przetarł nasze duchowe oczy i żebyśmy na nowo zobaczyli, że nie mamy się czego bać, że On jest z nami, że wręcz przeciwnie, każdy moment kryzysu, każdy moment, w którym ludzie się jakoś boją, czują się niepewni, jest szansą. Jest szansą do tego, żeby się nawrócić. To, co się dzieje teraz w Kościele, jest dla nas szansą na nawrócenie, na zmianę życia, na przebudowanie priorytetów w naszym życiu, na zastanowienie się właśnie nad tym, po co ja żyję. Czy przypadkiem nie dałem się zaślepić i oszukać i żyję dla jakiegoś materialnego celu, a tak naprawdę życie ma dużo głębszy sens niż to, co materialne. Kochani, mimo że kościoły w niedzielę są puste, w dni powszednie w wielu kościołach jest adoracja cały dzień, również i u nas w kościele. I spowiadając ludzi, którzy tu przychodzą, patrząc na ludzi, którzy się tu modlą, jestem pewien, że jest to czas łaski i nawrócenia. I Ciebie, drogi bracie, droga siostro, również do tego zachęcam, żebyś z tego czasu skorzystał w ten sposób. Żebyś nie zmarnował tego czasu łaski, który Bóg daje, czasu, w którym możemy popatrzeć na nowo, otworzyć na nowo nasze oczy i spojrzeć na nasze życie w kontekście tego, co się dzieje i poukładać sobie na nowo to, co jest najważniejsze. Niech w tym pomogą również te rekolekcje, do których na cały tydzień Was serdecznie zapraszam. Szczęść Boże.